Witam was wszystkich, bardzo serdecznie, jestem tutaj ja, MC, a oto przed wami kolejny odcinek z gry Serious Sam 2. I panie i panowie, już po polsku, tak jak wam robiłem film za sporeszczeniem, mamy w końcu go po polsku, w końcu mogę siąść, nagrać film półgodzinny, czy tam 35-minutowy, czy tam około półgodzinny, od początku do końca, wrzucić wszystko, pomontować, elo. I to wszystko, nie muszę niczego polszczyć, nie muszę robić napisów, picobello magnifique, ser magnifique, picobello s'il vous plaît. Lecimy, panie i panowie, dalej uratować tego szamana. A jak? Look, this could be a prison. The Simba shaman must be inside. Where did you learn all that stuff? No i teraz wszystko rozumiem, panie i panowie. Jest elegancko. Kontynuujemy naszego Serious Sama. Przypomniałem sobie, że mogę biegać. No i co, trzeba się dostać do tego szamana w końcu, nie? Nie powiem, przydałoby się go w końcu uratować. Także no, w końcu polska wersja językowa. No i zobaczymy, ile jest błędów, czy są jakieś błędy jeszcze. Zapewne są, skoro udało mi się znaleźć na pierwszym poziomie już tyle błędów. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, żebyście wy mogli tą grę poznać razem ze mną po polsku. Żebyście no, nie musieli polegać na moim tłumaczeniu, tylko na tłumaczeniu, które już jest zaimplementowane w grze. Które wygląda lepiej niż moje tłumaczenie. I ogólnie no, ma się lepiej niż moje tłumaczenie, to jest chyba oczywiste. Weźmiemy sobie mimo wszystko te. Tymi się też fajnie strzela i mniej zużywają tego. Zużywają, wiecie. Serious damage! Mniej zużywają amunicji. Przypomniałem sobie słowo, które chciałem powiedzieć. Chociaż serious damage to w sobie uziki to nie jest zły pomysł, nie? Nawet jeden. Jak się chowało tego jednego? O! Nawet jeden to jest... O! Serious score! Serious score! Extra life! Wszystkie jingle zostały tutaj teraz puszczone. Wszystkie możliwe jingle, panie i panowie. No i jestem ciekaw, czy uda nam się pierwszego bossa w tym odcinku pokonać. Byłoby fajnie, byłoby przyjemnie, no ale wiecie, jak to jest. Długo ten damage trwa i ten score? Damn! Nie spodziewałbym się, naprawdę. Całkiem sporo to trwa. Wszystko tutaj. Ten temat też ładnie sieka. Nawet daje dymu ziku. To jest w ogóle super. Gnoju! Pamiętam już tego Serious Sama, muszę się teraz poratować dwoma muzykami. To w ogóle zabiłem? Chyba... Nie, nie zabiłem go, okej. Okay. On udawał, że umarł. Naprawdę nie umarł. Cwaniaczek. Aha, aha, panie i panowie, ja wam dam tutaj niszczy tutaj tą piękną przestrzeń, tą piękną zieleń, tę piękną architekturę, która tutaj powstała. Gnoje wedne patentowane. Ja wam pokażę, ja wam rozjebałem wam już waszych kolegów w wielu różnych innych grach. Wiecie co, kurwa, nikt nie przeżył. Także ja wam naprawdę radzę, żebyście się odpierdolili, ale wiem, że się nie odpierdolicie, więc muszę ja was rozpierdolić. Tyle mam do powiedzenia. Oddawać szamana, gnoje. No, tyle was było. Dużo ich tutaj jest, holy fuck! To jest niby taka startowa lokalizacja, nie? Taka ala. Ciu 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 ciu! Zikami, jeszcze granata mogę puścić. Pyk, jak to ładnie ułatwiło. Pięknie i pyk! Elegancko. Nice. Now, where will I find that shop? A fountain of wishes. Huh? Now where did I put those coins? Ah, here's one. It's a test. I wish. Show me the way to the imprisoned Simba shaman. Ah, there he is. Nie wiem, czy ci w tym pomogła fontanna sam, czy to nie było... Aka, okej, 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 dobra, okej, okay, rozumiem. Rozumiem. Lucky is imprisoned shaman? Co? Nie jest kasyno, to jest więzienie, nieważne. 4 na 6 sekretów, nie tak źle. Nie tak źle. No i poziom trudności trochę zachodzi na to normalny, no ale musieli to jakoś zmieścić, prawda? Jest i szaman! Tylko się drze z przestarami. I w pokoju grają? Uff.
O Jezu! Jak go napierdala. O Boże. Szaman Simbów, okej. Okay. To jest strategiczne, wszystko wiemy i tak dalej. Rozjebać wszystkich, rozumiem. To jestem w stanie powiedzieć, ale touch nie macie. To ja wam współczuję, naprawdę. Co to wszystko? A, zajebiście. Fajnie, że mówi bez okoliczniku. Nie mogę się tak od... w sumie nie mówić tak od razu, pewnie to w czym on był, mu jego moce tłumiło tak całkowicie szczerze, tak strzelam, że o to chodziło. No tak, a my się oczywiście musimy tutaj bawić z naszymi kolegami, których nie widzieliśmy oczywiście bardzo dawno. Nie widziałem się z wami tak dawno naprawdę, że no aż miło, że przyszliście, naprawdę. Aż po prostu jestem przeszczęśliwy, że mogę was znowu zobaczyć, nie? Będę mental się nigdy nie nauczy, nie? Tyle gier żeśmy zrobili razem tutaj wspólnie na tym kanale. Przechodzimy kolejną i oni się dalej nie nauczyli, nie? Czy tak jak sam powiedział w jednej części, they'll never learn. Jak się nigdy nie nauczą. No i w sumie coś w tym jest, no. Są w końcu zombiaki, nie? Oni się nigdy nie nauczą. Żeby nie zacierać seriuszem samym. No dobra, mogę być tak miły. No nie jest powiedziane, że mam być, ja mogę być tak miły oczywiście. Klodowik, jak miło. A właśnie mam tego klodowika, też go nic z niego nie korzystam. Nie wiem, czy powinienem tak całkowicie szczerze. O, ładnie to wygląda. Ładnie ten lens wygląda mimo wszystko. Nie wiem, czy to jest lens flare, czy po prostu taki ray. Ray of light. Mogę się wrócić? I can't, okej. Okay. I understand. O ty kurwa. Mi się wydaje, że to na razie wystarczy, bo to są nawet takie mocniejsze przeciwniki. To są takie pazie, na które mi się wydaje, że nie potrzebują aż tak mocnej broni, żeby się z nimi uporać. Mogę na przykład granata puścić, bo mi też trochę ułatwi to jest życie. Nie? Pięknie, elegancko. No, pięknie, zajebiście. Mogę sobie rozwalić, żeby pieniądze dostać. Do tego chciałem się wrócić, bo coś tam chyba do rozwalenia pominąłem. A przynajmniej to mi się wydawało. Tu możemy tych bombli uwolnić. Z tego co wiem, to niektórzy tutaj mają... Nie wiem, czy niektórzy, czy wszyscy na przykład mają tutaj coś dla nas. Halo, dzień dobry. Dziękuję. Coś chyba tutaj było jakieś sekretem, czy coś takiego pojebanego w jednej tutaj się działo? Jeżeli pamiętam dobrze? Nie, wydaje mi się, że tutaj był sekret, ale nie jestem przekonany teraz już. You know? Głowy gnoje. Ja wam dam. To są uwolnieni. Chodźmy teraz tutaj. No tu się nic nie dzieje. Tutaj. Nie wiem, czemu coś mi się kojarzy, że coś tutaj... O, to jest telewizor. Masz nawet telewizor, kolego! Ja bym się na twoim miejscu cieszył, mając telewizor w celi. Jako jedyny jesteś, który ma telewizor w celi, naprawdę. Dzięki za zdrowie. Przyda się actually, bo... I tak jak sobie do przodu. Nie patrzę, jak mam zdrowia, tak naprawdę. Coś mi wy... To, cofnąłem się oczywiście. Nie patrzę, jak mam zdrowia, a mogę umrzeć. Lepiej, żeby to się nie stało, ale nie jest to oczywiście wykluczone, że mogę, może tak się stać. Muszę na siebie uważać mimo wszystko. Okej. Okay. Drzwi są zamknięte. A no właśnie, bo tam coś się odpierdala. Dlatego są drzwi zamknięte. Dobrze pamiętałem, że w którejś tej coś było pojebanego. I ty nawet nie masz nic dla mnie, frajerze. Postać uwalniałem. Sorry, nie chciałem was bić, chciałem ten skarb tutaj sobie zdobyć. I to chyba nieśmiertelni jesteście, więc... Whatever. No tak, tylko gdzie jest ten klucz teraz? Są zamknięte, a tam jest całkiem fajny sekret z tego co widzę. Z twórcami gry. Cholera, jasna. Nie wiem, czy jakaś dźwignia jest tutaj gdzieś schowana, bardzo możliwe. Rozejrzyjmy się dookoła, bo może coś pomijam bardzo chamski i oczywisty sposób, że traktujmy się ma stary. Widziałeś może, gdzie schowali taką dźwignię na przykład, albo przełącznik, albo cokolwiek takiego? Mogę sobie kurwa podnosić. Może pod którymś materacem to będzie? Bo nie byłoby to tak schowane, tak chamsko. Mi się wydaje, że po prostu gdzieś na ścianie, czego co pominąłem kompletnie.
Albo coś rozwalić muszę, żeby do tego się dostać. No clue, fajna lampa swoją drogą. Tu się zaś wróciłem. Nie chciałem się wracać, chciałem na początek, o, na początek pójść. I od początku tutaj sobie poszukać, bo może gdzieś tutaj jest. Chyba nie będzie tego pod materacem, I guess. Bo nie wiadomo, czy to jest coś, co muszę strzelić, czy co. No clue. Siema. Rzucam materacami, ale nic z tego nie mam tak naprawdę. Ale nie, może, nie mogę się od nich podbijać, tego materacy. Nie wiem, wziąłem każdy materac, nie mam nic po materacem. Będę zły, jak ten sekret pominę, bo mimo wszystko bym chciał ten sekret dostać, nie? Może to porozwalam. Te maski, może pod tymi maskami coś jest. O, pod tym. Nie, no nie. Chyba nie. Ja silny jestem, całe takie łóżko dwupięcowe podniosłem, holy fuck. Ja to jednak dobry jestem. Chyba tu nie będzie nic, god damn it. Jak tam się dostać, no... Gdzieś, nie wiem, portal jest schowany czy co? Bo jak przyjdę dalej, to mnie zablokuje już, nie? Nie będę mógł tego tutaj zrobić, cholera jasna. Ja bym bardzo chciał się tam dostać, ja pomijam coś mega oczywistego? Pewnie tak. Na przykład, nie wiem, jest portal w którymś tym? W którymś ogniu, bo tak było w Siriusach innych, że... A chwila, moment, czy ja się mogę jednak wrócić? Ja zrobiłem kółko zaś. Chyba zaś zrobiłem kółko. Ja ten może pod tym... Boże, temat teraz jeszcze mogę podnosić. Co tu się w ogóle dzieje? Wszystko mogę przesuwać, a co? Jestem Sirius sam, nikt mi kurwa nie zabroni. Open! For fuck's sake, open, come on! No patrzcie, ja chyba nie znajdę. Jestem zły. Jestem zły, że nie potrafię tego znaleźć. Bardzo, bardzo zły. To jest tak pewnie oczywiste, a ja jestem zbyt tępy, żeby to znaleźć. Jestem zamknięty. I figured. I figured. No nic. Trudno się mówi. Idzie się dalej, nie? Ulala. Oj, to brzmi jak granacik. I to nie jeden. Oj, tak. Aż mnie atakują. Co jest? Co jest? Ej, ej, ej! Także to będą te, to się już kapłem. A że tego sekretu mi się nie udało zdobyć. W sumie jestem zły trochę na siebie. Ej, kolego! Gdzie mi tutaj na ryło skaczesz? A może ja nie chcę, żeby ktoś mi wchodził na twarz bez mojego pozwolenia? Sorry, mamo. Za ten żart. O Boże. Jestem zniewieściały. Co mam poradzić? Jestem tylko chłopem. Zwykłym, prostym chłopem. Który robi zwykłe, proste żarty. Nic nie poradzę. Nic nie poradzę, panie i panowie. Kurwa, jestem zły. Orzesz, kurwa jebana. Jestem bardzo zły na siebie ogółem. Siema, stary. O, jeden jaki to i po nim. Lolololol. Takie bydle niby z niego. Taki niby z jego bydle. I my gakietą. Aha. Nie wiem, czy ich rozwaliło. No idea. I rozwaliło ich. No to jest jakaś pytańska rakieta była. To nic ich nie zrobiła kompletnie, teraz ich rozwaliło. No też trochę tak krzywo rzuciłem, znaczy rzuciłem, strzeliłem tą rakietą, więc w sumie się nie dziwię. Bo ja muszę tą rakietnicę sobie zamienić, bo się zabiję jeszcze nią sam. There we go. Git. Dzięki za skarby, ale wiecie co ja bym bardzo chciał? Tepa do tamtego miejsca. Bardzo bym sobie cenił to, wiecie? Kurwa, to byli twójcy gry. Jestem zły na siebie, naprawdę. Fajnie byłoby to, ten sekret zdobyć, będąc całkowicie szczerym. No ale nie można mieć wszystkiego, tak? To boli. To boli, to bardzo boli. To są drzwi zamknięte? Co tam jest? Nie, otwarte są. To jak zamknięte, skoro są otwarte? To chyba bez sensu. Never mind.
Nie, uratował nas, nie mamy dla niego nic. Ale tak macie. A ty nie masz nic? Znajdziesz pysk. Ja was ratuję i co? Ja was ratuję i co? Gnoje wedne. Co my tutaj mamy dalej? Oprócz wpierdolu, który szykowany jest dla mnie. Tak całkowicie szczerze. Oho. Mówię, ten zejść? Przecież tu jest miejsce dla niej, żeby się zmieścił. No cóż, no może nie. No może nie. Bo ta muzyka. Mi atakuje ktoś czy nie? Wchodzi na to, że nie. Co jak to rozwalę? Mogę? O kurwa, mogę siebie zabić, nieważne. Idziemy. Primitive. O, kamikaze lecą, bo jak było, nie było ich dawno. No ja sobie, te kamikaze są naprawdę fajne mimo wszystko. Taki Tate Maxius sama naprawdę. Jak można narzekać na kamikaze? Nie da się narzekać na kamikaze. Co to jest? To chyba rozwaliłem. Nie wiem czy ja, czy to już było rozwalone. No clue, no idea. Czy mogę tu wejść z tyłu? Nie wiem, może z drugiej strony, w ogóle by to mógł gdzieś wejść. Nie mogę, okej. Ciemno jak diabli w ogóle tutaj jest. Nie pomaga też to, że mam lampkę włączoną tutaj i mi oczywiście psuje moją widoczność, ale to całkowity szczegół, nie? Czy ja to zlupuję wszystko? O kurwa. W ogóle, czy jeszcze trochę bym to wszystko lupował, nie? A chyba nie, chyba to jest w dół, mi się wydaje przynajmniej. Okej, siema małpo. Właśnie do twojego przywódcy bym chciał dzisiaj dotrzeć, ale nie wiem czy będzie mi dane. To w ogóle coś takiego bardzo ładnego jest. W wielu lokalizacji, do których ja mam wrażenie, żebym mógł wejść, mógł na przykład, nie wiem, tam się dostać jakoś, ale niekoniecznie wiem w jaki sposób. O, w ten sposób wam powiem. 4 życia, co? Oho. Zamknęli mnie! I co teraz się będzie działo ze mną? Skoro mnie zamknęli w bardzo chamski sposób. Tu jest pancerz, który ja chcę sobie zebrać. Całkiem sporo go nie powiem. O, żeż kurwa. Nie wiem, czy tutaj cięższa amunicja nie będzie potrzebna. To jest ładna arena walka. Jakie ładne światło, do, ładne światło trzeba napierdalać. Netflixa, wiesz? Nie wiem, masz swoje umiejętności sprawdzenia zagrożenia i w ogóle wyczuwania zagrożenia i w ogóle informacja cała, jeśli chodzi o misję i informacje, jeśli chodzi o teren, zagrożenia. Wszystkie informacje o przeciwnikach, nie potrafiłaś kurwa powiedzieć mi, że to będzie niezły pierdol, że czeka na mnie? To właśnie. Nie potrafiłaś. Ten padzido? Jeps. Dobre użycie granatów to było, panie i panowie. I jepcie. I co, to wszystko, co, co tam masz? Światełko? Okej. Jednak nie. Jednak nie wszystko. Jednak jest tego więcej. Masz tam coś jeszcze w zanadrzu. Dobrze, dobrze, rozumiem. Rozumiem. O Jezu, mi skliknąłem jednego. Tu sobie może stanę, bo to się wydaje być mało inwazyjne miejsce. Ja jestem się bardziej z tamtej strony. I co kurwa? Wszystko? Matko jedyna. Wszystko się trzęsie, dlaczego? Halo? Okej. Chyba jest git. Chyba światełko uznało, chyba że jesteśmy okej. Czy może nam zaufać? Tędy? A, tak coś słyszałem właśnie. No, no i wszystko. A ja mogę iść tu na przykład? Tu się kryje. Mogę iść tutaj. A, dzień dobry. Sekretne ciemne przejście, co? Tu jeszcze więcej skarbów tutaj ukrytych. To mogę sobie rozwalić. To mogę porozwalać. Pięknie, a co ja rozwalę to? Nic się nie stanie, żeby się po tym zajebisty. Okej, czyli to był sekret, spoko, spoko. No taki sekret, nie sekret, bo ja bym te drzwi sprawdził. Więc no, zanim poszedł cokolwiek dalej. Dostanie go to? Nie. A, już wiem czego tu nie dostało. F6 jest w Siriusabie szybki zapis? Tak jest. Po stalu jest F5, w Siriusabie jest F6. Dlatego mi się pierdoli za każdym razem. Ciekawe czy jest jakiś sekret, żeby tam wskoczyć w jakieś specyficzne miejsce. A weźmy sprawdźmy.
sensu, nie widzę w ten sposób. Chyba nie ma, ale pewnie jest. Never mind, let's go. Nie, że mogę biegać. Okej, okay, wyszliśmy gdzieś tutaj. O, jest szaman. Wespnij się. Ten szaman to... Rozkazuję mi na lewo i prawo, mamo. Dobra, tutaj pamiętam w ogóle tą sekcję jakoś tak bardzo, bardzo specyficznie. Nie wiem, czy ja tu, nie wiem, gdzie spędziłem dużo czasu przypadkiem. O, ta karabinu snajperskiego, zajebiście. Zajebiście, zajebiście. Uff, fuck! Okej, teraz pływam. Coś tu jest w wodzie. A, rakiety, proszę bardzo. I nie widać tak z zewnątrz zbytnio. Alright. No to co, jedziemy wyżej. Pewnie ta przeprawa będzie ciekawa, specyficzna. To tyle? Dobra, musimy teraz tu wsiąść. Polecam te gnoje właśnie z helikopterkami. To są przeciwnicy nowi? Przecież nie, jak nowi, jak oni już byli. Ja tą małpę mogę jakoś rozpierdolić, bo tu widzę na przykład jest zbroja, tu jest zdrowie. Chyba, żebym chciał swoją drogą. Więc no. Że kamikadze? Czy mi się zdaje? What the fuck? Czy gdzieś biegną z tyłu, z boku? A stamtąd, dobra, Boże. To jest jumpscare'ował mnie ten jeden kamikadze, co to miało być w ogóle? Ja tam biegną, okej. Myślałem, że z lewej strony wcześniej biegli, lol. Idzie kolejny helikopter. Idzie! Leci kolejny helikopter. Załatwimy sobie go od razu. Czy mi tu na dupca jeszcze, czy mi się wydaje? To mi się wydaje. Fajnie, że tu musimy się zajmować nimi, tu jeszcze lecą nam z przodu. Fajnie, fajnie. Fajnie to jest zaaranżowane. Chyba już nikt nie leci, chyba jest już cichutko. A ciekawe, czy to się rozwala na przykład rakietnicą? Sprawdźmy. Jest, to się rozwala rakietnicą. Ja jestem ciekaw, jeśli chodzi o tą małpę, czy na przykład jest jakiś teleport, czy tutaj do, tam do łapy wskoczyć. No w sumie tam się wskakuje, z tego co widzę, dobra. Mamy zbroję, jest zajebiście. Możemy naszą podróż tutaj kontynuować. Mamy snajpeka, mamy klodowika, mamy dwie Sirius bomby, z tego co widzę. Chyba dwie, albo to są trzy. Sprawdźmy, jak ich mamy. Dwie Sirius bomby, dobrze. Sirius bomba, dobra rzecz, nie? Mieliśmy jeszcze zbroję, spoko, spoko. A co, kontynuujemy do góry. Nie ma co. Nie ma co, nie będziemy się opierdalać. O, ten kolega widzę. Spadzał, o kurwa, przecież was nie było. Leci kolega, drzery i to całkiem zdrowo. W ogóle możemy sobie powyglądać. Nie wiem, jaki jest cel tego zbytnio. Widzę spora ilość kolegów. Początkowi przeciwnicy. Pchi. Nie są w stanie mi zagrozić. Tam jest dynamit, ale tutaj jest też ta małpa nowa. Aha, już wiem, po co jest ta dziura. Żeby w nią wskoczyć, krótko, żeby nią tutaj wyskoczyć, tylko żeby się nie zabić, co? Dobra. Kurwa, kurwa. Nice. Dobra, fajnie. Czy chodzi Jessica Lang? O, co chodzi z Jessica Lang? I jak ja mam stąd zejść? O kurwa. O no! Jezu, przeżyłem, dobra, myślałem, że umrę. Fucking hell. Myślałem, że umrę od fall damage, ale na szczęście nie umarłem. Dobra, zajebiście. Jessica Lang, wiecie co? Ja w tym momencie zrobię research. Jessica Lang. Lang, czy Lang, czy jak ona miała? Jessica Lange mi wyszła, a nie Lang. Monkey King. Aha, ona grała w tym. Ona grała w... Boże, jak ona się nazywała? Jak ta małpa? King Kong. Ona grała w King Kongu. Dlatego... A, jak się czuła Jessica Lang, okej. Okay. To ma sens. Okej, to ma sens. To teraz zrozumiałem ja nawiązanie, zrozumieliście wy nawiązanie. Także mi się wydaje, że jesteśmy oboje wystarczająco bardzo szczęśliwi. Okej, okay, idziemy teraz wyżej.
Tak, byliśmy nawet już przy końcu. Fajne te statuły tych małp, bardzo mi się to podoba w ogóle. Sobie wyobrażam taki świat Minecraftowy właśnie, czy takie statuły są zbudowane. O! I like it. I love it. I love it. I don't care. To wygląda jak bardzo destructible. Ale nie jest destructible, never mind. To jeszcze się kryje, bo to było sporo sekretów, to było na taką lokalizację, naprawdę. A. Sekunda. Czyli pewnie tutaj i tutaj. Tutaj zapierdalać teraz do mnie, jak to rozwalę. No to będą samoloty i wszystko, tak strzelam. Mhm. Jebut! A! Zgadłem. Kolega już czekał na mnie. Oj, lecą ci. Jakbym nie grał w to nigdy, nie? Albo ja bym, nie wiem, nie zdał tego typu gier, naprawdę. Na szczęście znam. O, skurwysyn. Odbiło się od tej barykady coś przede mną. Frajerze? No bo ja ich nie ogarnę wszystkich tutaj tak, bym chciał ich poogarniać, tak mi się wydaje. Trochę damage'u dostanę. Mam nadzieję, że mi się tu nie zepsuje chociaż. Tam co obserwuję, na razie się nie zjespił żaden, mogę sobie tutaj ponapierdalać spokojnie. Ty tutaj w powietrzu. Dobra, zespił się. Będąc kolego, miło było. To jest do zrobienia bez damage'u, ale to jest ciężkie do zrobienia bez damage'u, naprawdę. To jest kolega. Twój pocisk rozwaliłem pociskami normalnymi, tak tylko mówię. Magię rozwaliłem normalnymi tymi nabojami. Ale to całkowity szczegół jest, nie? Dobra, chyba w CEO. Idziemy do przodu, idziemy do przodu, idziemy do przodu. Czas rozwalić bossa. Chyba teraz będzie boss, nie mam żadnego pojęcia, ale bym chciał to zrobić chociaż jeszcze w tym odcinku. O kurwa! No wszystko na full! Dobra, to będziemy się oso napierdalać z tego co widzę. Tam Serious Damage zbiorę moje uziki. Nawet gra mi dała amunicję do uzików, bo no to ma sens, żeby no, uzikami nawalać jak ma się Serious Damage, no nie? Ale tu jeszcze widzę sporo takich główien do rozwalenia. Tak jest. Od razu to ginie po prostu. Zbieram te skarby, no bo jak są do zebrania, nie? To wiadomo, że trzeba pozbierać, tak? Logika nakazuje. Dobra, to w takim razie uziki. I lecimy z koksem. Serious damage! O mordę! Ale się naroiło tak nagle. W takim zastraszającym tempie to się rozmnaża. Ja bym się zastanowił. Nad kastracją na przykład, albo aborcją. No wiecie, aborcja jest tam. Można zrobić aborcję w każdym wieku, nie? To się nazywa morderstwo. Co ja właśnie w tym momencie robię. Że ten gatunek i to trzeba tutaj skurczyć, bo to jest jakaś masakra. Tak jak króliki, kurwa. Tak jak króliki, ja pierdolę, może się tak rozmnażać, to jest jakaś katastrofa. Ty, on wytrzymuje sporo, patrzcie, ja mam Serious Rush miałem odpalony, holy fuck. No to grubo, naprawdę, nie powiem. Muszę przyznać, że całkiem grubo. Grubaśnie, grubaśnie. Chyba w CEO. Akurat mi starczyło tego Serious Damage. Ah, I love it when the plan comes together. Dobrze. Tu chyba w CEO, tu chyba sekretów nigdzie nie będzie, chociaż fajnie dałoby się tam wejść na pewno. Znaczy na pewno, czy dałoby się tam wejść. Nie wiem, zakładam, że dałoby się tam jakoś wejść. Jakimś sposobem, to na pewno. Ale kontynuujmy. Kaczienka. Nie było tutaj tych przeciwników. Cztery na sześć sekretów. To właśnie tego jednego sekretu nie znalazłem z drzwiami, a kolejne nawet nie wiem, gdzie mógłby być. Także no. Misja 2005. Okej, okay, to chyba jeszcze nie będzie bossa, to chyba jeszcze kawałek. O, chociaż no tutaj jest zaraz boss, z tego co widzę. Widzę koronę jego tutaj. Oj, czerwone biomechanoidy! Ich tutaj design jest naprawdę fajny, bo faktycznie są bio i są mechanoidy. Basic. Tam w ogóle szlugi mają w buzi, what the fuck? Okej. Okay. Helikopter szturmowy piechoty AH C-64 Kozak. Dobra. Sam, Mental's troops are advancing. Use that turret and keep them at bay.
Tam czeka nas nasz boss, krótko mówiąc. Także my, panie i panowie, zapiszemy sobie grę na zapisie YouTube'owym. I panie i panowie, dziękuję za oglądanie. Rozprawimy się z tym bossem w następnym odcinku. Mamy pół godzinki akurat. I cóż, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, na razie. I zapraszam was na kolejne odcinki z Seriusema 2. Trzymajcie się. Pa, pa.